To nie prymaaprilisowy żart. W piątek, 1 kwietnia, w Lipniku został otwarty posterunek policji. Mundurowi powrócili do gminy po 11 latach. Kierownikiem posterunku będzie dotychczasowy dzielnicowy, który bardzo dobrze zna teren, zna specyfikę tego terenu. Będzie tutaj kierował grupą w sumie 8 policjantów. O otwarciu posterunku na terenie gminy zabiegali lokalni samorządowcy. W 2018 roku radni rady gminy podjęli uchwałę o przekazaniu policji budynku po dawnym przedszkolu w Lipniku. Mamy fantastyczny budynek, fantastycznie wyremontowany. Ja się bardzo cieszę, że jest to w Lipniku, że jest to przy głównej drodze, krajówce. Myślę, że to jest budynek, który będzie służył mieszkańcom przez wiele, wiele lat. Posterunek to jest budynek, ale w tym budynku będą pracować ludzie, którzy spełniają wielką rolę w życiu państwa. A rolą jest zabezpieczenie naszego bezpieczeństwa. Współpraca między administracją rządową a samorządem daje takie efekty, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców tu na terenie gminy, ale myślę, że na terenie całego powiatu opatowskiego. Budynek, w którym pracują stróże prawa, został dostosowany do standardów policji. Koszt modernizacji to ponad 2 700 000 zł. To służy bezpieczeństwu mieszkańców. Będzie lepszy kontakt z dzielnicowym, będzie lepszy kontakt z policjantem, który szybciej będzie mógł wkroczyć do akcji, udzielać pomocy. I to są bardzo dobre decyzje, a wszystko dzięki temu, że Sejm, rząd podjął bardzo konkretne decyzje finansowe. Wprowadzona została ustawa o modernizacji policji. Duże środki trafiły na to, aby kupować nowe samochody, nowy sprzęt, dać podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszom policji, ale także remontować, modernizować budynki komend powiatowych i takich właśnie posterunków jak ten w Lipniku. W przeszłości posterunek policji funkcjonował we Włostowie. Po jego likwidacji nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwał jedynie dzielnicowy. Powrót mundurowych do gminy Lipnik to powód do zadowolenia nie tylko dla mieszkańców. Staramy się być bliżej ludzi, mówią o tym programy, które zostały wdrożone w działania policji. To między innymi nasza komenda, dzielnicowy bliżej nas, czy krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, ale przede wszystkim właśnie posterunki policji w małych miejscowościach, gdzie jest potrzebny bezpośredni kontakt policji z mieszkańcami. Mieszkańcy tego oczekują i staramy się tą filozofię poprzez to właśnie wdrażać. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest niezwykle dla nas ważne i jest priorytetem w działaniach policji. Funkcjonariusze z Lipnika będą czuwali nad bezpieczeństwem na drogach. Tutaj przecież stykają się dwie drogi krajowe, droga numer 74 i droga numer 77. Tu w przyszłości będzie główny węzeł związany z obwodnicą Opatowa. Jak również chcę przypomnieć, że tutaj droga numer 9 przebiega, która jest ważnym punktem kierunkowym na południe i wschód Europy. Posterunek w Lipniku to kolejny po Osieku i Mircu, a pierwszy w powiecie opatowskim, który ponownie powrócił na mapę bezpieczeństwa województwa świętokrzyskiego.